W niedzielę rozpoczęcie 21. Festiwalu Muzyki Kameralnej Wieczory w Arsenale. To jest impreza organizowana przez Orkiestrę Kameralną w Ratislawie oraz jej dyrektora artystycznego Jana Staniende. Na początek recital mój ulubiony Młynarski. Wystąpi aktor Piotr Machalica, którego bardzo serdecznie witam. Dzień witam, dobry. Witam Państwa i witam, witam Pana. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo. Z tym recitalem, ze swoim zespołem odwiedza pan różne miejsca w Polsce. To jest taki chyba no szczególna koincydencja, prawda, że tych wiele koncertów, tych wiele miejsc odwiedza pan dwa, trzy miesiące po odejściu Wojciecha Młynarskiego. Akurat tak się złożyło, że tych koncertów mój ulubiony młynarski mam do końca grudnia sporo. A tak to się dziwnie zbiegło, zdarzyło. Ja doszukuję się tutaj pewnej metafizyki zawsze w takich okolicznościach, jak się mi takie rzeczy przydaje, jak się mnie takie rzeczy przytrafiają. A mianowicie ja dwa lata się zbierałem do tego, żeby zrobić więcej powiem. Całe moje zawodowe życie zbierałem się, żeby zrobić koncert albo nazwijmy to recitalik z piosenek Wojtka Monarskiego i nigdy nie miałem odwagi. Trzech muzyków z Częstochowy, Michał Walczak, Krzysztof Niedźwiedzki, Paweł Surman bardzo mnie na to jakby namawiali i bardzo mnie próbowali mobilizować, ale jak mówię minęło dwa lata do pierwszego koncertu, który daliśmy pod Poznaniem w takiej niewielkiej miejscowości. I to, było już, I to było na chwilę przed śmiercią Wojtka, bo to było na dwa tygodnie przed śmiercią Wojtka. Zdaje się początek marca, prawda? Dokładnie dokładnie tak. I tak się to dziwnie dziwnie zbiegło. Jeszcze dopisuję tutaj pewną historię. Nie wiem jak to, jak to nazwać, ale dwa lata temu ponad, kiedy Jacek Bończyk robił na szóstym piętrze młynarskie obowiązkowo, a jadąc skądś, skądś i będąc na y, tym rozjeździe Konotopa, nagle patrzę, y, wyświetla mi się, y, że dzwoni Wojtek. E, myśmy się tak nie komunikowali, czy, y, y, nie było takich zażyłości y, y, towarzyskich, że tak powiem. E, I słyszę, że mówi, że ma taką. E, no właściwie prośbę, że Jacek Bończyk robi koncert e, e, właśnie spektakl muzyczny na Szóstym piętrze, I czy e, ja bym nie wziął w tym udziału jako gość specjalny, to znaczy każdy y, y, spektakl miał swojego gościa. Zdarzyło mi się tam ze trzy razy być tym gościem specjalnym. Bardzo się ucieszyłem, mówię, no, że po prostu to, to, to jest coś fantastycznego, że mi to zaproponowali, że bardzo mu dziękuję, że mnie pamiętał. Nie. Ale dlaczego o tym mówię? Że wracając, e, znowu skąd, skądś, skądś. Na rozjeździe Konotopa dzwoni telefon i wyświetla mi się Wojtek Borkowski kompozytor, który zrobił z kolei Wojtka Młynarskiego w Ateneum ostatniego spektakl. I odbier znaczy, bo odbieram tak. I on mi wiesz już dokładnie w tym samym miejscu. Wierz już, ja mówię, ale co? No, Wojtek już nie żyje. Także doszukuję się tutaj pewnej panny. Magii. To, że to jest taka historia, wobec której nawet nie wiadomo co powiedzieć, ale chciałbym wrócić do pana poprzednich słów w takim razie. Powiedział pan, że wcześniej nie miał odwagi stworzyć, zrealizować taki koncert recital. Z czego to wynikało? Wie pan, ja do dzisiaj nie mam odwagi, tak prawdę powiedziawszy, dlatego, że y, y, oczywiście te piosenki, które y, 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 na przykład Wojtek, bo są w moim koncercie jego tłumaczenia, które są fantastyczne. Bo Wojtek tłumaczył Brasensa, Okudżawę, Brela, Bela, y, y, Wysockiego. jedną piosenkę Wysockiego, jedną piosenkę mam Paulo Conte, którą dostałem od niego i mam to ręcznie napisane, to, to tłumaczenie do, do Paulo Conte, y, "Blutango". E, także z tymi piosenkami nie mam problemu. Ja mam problem z piosenkami, które Wojtek sam śpiewał, ponieważ e, ja, tak by wyglądało, że e, znaczy, mo, mo, mogłoby się tak zdawać, że, że żeby to y, y, zaśpiewać, y, y, to tak trzeba troszkę podobnie jak on. I ja przez te moje doświadczenia z, z, z tym chociażby koncertem ostatnim, doszedłem do wniosku i trochę tak, i trochę nie, bo jest fantastycznie, kiedy przepuszczamy to, przepuszczam to przez siebie, a tyle, ile mogę z tej interpretacji wyciągnąć tego, co jest tam dowcipne, mądre, e, wspaniałe. Bo to jest poezja. Ja w tym koncercie również niektóre piosenki mówię, nie śpiewam, tylko mówię jako wiersze i to jest absolutnie poezja. Chociaż sam Wojtek mówił, jak pan wie o sobie, że jest tekściarzem. Ja uważam, że był wielkim poetą. Tak i podczas benefisu, który odbył się w studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej powiedział o sobie tak, mając na myśli siebie jako tekściarza, myślę, że tekściarz to jest taki ktoś, kto potrafi być dobrym rzemieślnikiem, zrobić buty na miarę, na obstalunek. Skromny. No, skromny, skromny był, tak. Skromny, miał dystans do tego, miał dystans do siebie i i do świata i dlatego był tak yy, dla mnie jest i zawsze będzie do końca yy, tak yy, wspaniały. Mówi Pan o tym, że śpiewał piosenki Młynarskiego od zawsze, ale to od zawsze to znaczy od kiedy? Od 1965 roku. Pana, pierwszy utwór, jaki usłyszałem, mówię to w swoim tym recitalu, w tym koncercie, yy, to yy, była Szajba. Dopiero potem było Jesteśmy na wczasach. miałem 10 lat wtedy i nie za bardzo wiedziałem, o co tam chodzi w tej szajbie. Mieszkałem w Zielonej Górze i takiej gry w serii jeszcze nie było, ale tam mam szajbę. Y I dopiero z latami tam zaczynałem rozumieć w ogóle, jaki Wojtek ma, yy jak widzi świat, jak podpatruje świat, jak podpatruje ludzi i yy jak fantastycznie. To było kilku takich yy poetów których już nie ma. To była Agnieszka, to był Jeremi Przybora, mówię o to był Jona Szkofta i Wojtek. Co jeszcze Janek Wołek i Andrzej Poniedzielski. Ja tak to y, y, to widzę. I coś uciekłem od, y, y, od pytania, bo coś mnie pan zapytał. Zacząłem się. Mówił pan o tej młodości. I to. Mówię, to był 65 rok, potem przychodziły kolejne, kolejne płyty. Ja się tych wszystkich płyt, w ogóle, właściwie wszystkie te piosenki na tych płytach, ja tyle tego słuchałem, że wszystkie umiem na pamięć do dzisiaj i sto innych umiem na pamięć do dzisiaj. Nie, ale to nie był czas, kiedy ja sobie wyobrażałem, że ja będę jakby wykorzystywał to zawodowo. Nie, po prostu ja to tak uwielbiałem i tak mi właśnie e, tych autorów, a Wojtek szczególnie, e, 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 może to zabrzmi górnolotnie, ale tak mi pomagał w życiu e, to, że te, piosenka, te myśli zawarte w tych piosenkach, te opowieści towarzyszyły mi, towarzyszą do dzisiaj i będą towarzyszyły zawsze. E, m, powiem tak, życie bez twórczości monarskiego. A potem jak już w ten zawód, bez niego samego, byłoby dla mnie w ogóle żadne, w ogóle byłoby ugorem. Myślę, że niezależnie od wieku, od pokolenia, od momentu, kiedy zaczęliśmy słuchać twórczości Wojciecha Młynarskiego, każdy może, by powie każdy może powiedzieć to samo i dodać jeszcze, że bez tego języka, bo. bo to jest maestria przecież, sam język, który. Nie no, jakby umiejętność siebie, wie to też kto go jakby bardziej ma przy sobie blisko, blisko serca, to wie, że on miał taki okres, gdzie portretował takich młodych ludzi, takich troszkę z marginesu, ale którzy mieli bardzo ciekawy, Ciekawe spojrzenie na świat, na życie, na siebie, na innych. To, jest, to było wszystko, jak sam o tym opowiadał, podsłuchane. To wynikało z jego rozmów z tymi, z tymi ludźmi. Także ten język, który się momentami wydał taki szemrany ale ileż tam jest w tym mądrości. Weźmy na przykład Zdzisia. Nie wiem, czy wam kojarzy taką, taką piosenkę. W razie czego przypomnijcie sobie Zdzisia, a potem po latach, po latach napisał drugą piosenkę. Zdzisio po latach. Mnóstwo. Żorżyk, ci wszyscy faceci, jak sam też opowiadał. Ja uwielbiałem poza tym tego, bo... Ja zobaczyłem jego recitali w życiu no, całą masę. Naprawdę. Jak tylko mogłem. Pierwszy raz na żywo zobaczyłem Wojtka w Kołobrzegu, jak byłem z ciocią i z wujkiem na wakacjach. To był jego... On tam przyjechał i miał swoje recitale. I, i znaczy on opowiadał o tym, jak te piosenki powstawały. Skąd brał pomysł. I jak ja słyszę, jak on opowiada, że mm, y, 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 piosenka bynajmniej wzięła się z tego, że spotkał właśnie takiego człowieka, powiedzmy troszkę, troszkę zapomnianego, tak bym to nazwał, I, ale on, miał, on używał pięknie słowa bynajmniej. Wojtek to użył w swojej piosence bynajmniej, albo, że stał z Ireną Santor po koncercie i podszedł człowiek Ucałował ją w rękę i powiedział: Jestem pani wybitnym ulubieńcem. I Wojtek napisał piosenkę, list, najpiękniejszy list miłosny. I takie różne, różne, różne. Te. Język fantastyczny. to jest, ja mam, On napisał ponad dwa tysiące tych, nie tylko dla siebie, ale jeszcze dla innych wykonawców. To jest nie do ogarnięcia. Te, ja, ja myślałem, że ja znam prawie wszystko albo, albo że w ogóle wszystko znam, ale nagle teraz wpadają mi takie rzeczy, których nigdy wcześniej nie słyszałem. Gdzieś one się nagle zaczynają na pojawiać. Przykład? Na przykład piosenka, którą napisał do filmu na napisy końcowe Ryfifi Fi po sześćdziesiątce. Ja nie oglądałem tego serialu, a robił to Paweł Trzaska, taki reżyser już świętej pamięci, z którym wielokrotnie pracowałem, i Janusz Stokłosa napisał do tego muzykę. Ja tego nigdy nie słyszałem, bo ja filmu nie oglądałem, a nigdzie Wojtek te, tego już potem nie, nie, nie śpiewał. Na przykład. Mój ulubiony Młynarski, taki jest ty, tytuł tego koncertu czy cyklu koncertów. Ale czy w takim razie jest Młynarski mniej ulubiony dla Pana? Taki może trochę dalszy? Albo, albo taki, którego by Pan się nie odważył śpiewać? Pytam, dlatego, że skoro jest ulubiony, to, to, to ja wskazuje to na ja jakiś panu wybór. Więcej, ja bo więcej, tylko tak e, doszliśmy do wniosku, że może by to było e, tak prze, 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 przesadzone. Ja w ogóle chciałem, żeby to był mój ukochany młynarski. E, e, a tak ulubiony, no, no ulubiony, no, no ulubiony, ale tak naprawdę pod ulubionym, to jest mój ukochany młynarski, bo tak jak powiedziałem, jest i był i będzie i pozostanie e, dla mnie absolutnym, absolutnym mistrzem. Absolutnym, kiedy robiliśmy brasensa. E, i... Pan wtedy wcielił się w tytułową rolę, prawda? To był teatr o 99 rok zdaje się. <trak> tak. Tak, teatr Ale ja pamiętam, jak on mi tam <grym> dawał uwagi. Mówi, a dlaczego tak to smutno śpiewasz? To, to, to jest takie po właśnie pogodne, bo jak śpiewałem Testament i tam jest tekst, że, <trak> że Ząb Więcej nie rozboli mnie. <trak> On mówi, że to jest śmieszne, no jak już umrzesz, to już się no, no, tak, nie, 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 A poza tym wszystko jakby z obserwacji, z obserwacji jego. Pamiętam też w, w, nie, w, we Wrocławiu przegląd piosenki, to, to wtedy był festiwal. I był taki monograficzny koncert poświęcony Okudżawie. Wojtek też brał udział e, i pamiętam, śpiewałem niebieski trolejbus. I na próbie coś, 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 coś i następnego dnia on przyniósł mi napisaną ostatnią zwrotkę, nową. Tak napisał, na, na mówi, to będzie, to będzie lepsze, jakby, tak, spróbuj. Tak. To był ostatni trolejbus przez Moskwę mknie toń, a Moskwa jak rzeka oddycha i ból, co od rana się tłukł o mą skroń, ucicha, ucicha. E, także, no mówię, no. Ech. Wiele y, możliwości wspominania y, dla Państwa. I dla Piotra Machalicy, który przypomnijmy, w niedzielę zainauguruje festiwal muzyki kameralnej wieczory w Arsenale, to we Wrocławiu. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę. Ja w dziękuję studiu. bardzo. Zapraszamy bardzo. bardzo serdecznie. A po Wrocławiu kolejne plany koncertowe, gdzie pan pojawi się? Zielona Góra, a premiera w ogóle tego koncertu, odbędzie się w Sopocie. Dokładnie pamiętam, chyba się. W będzie pierwszy koncert w Teatrze Atelier. U, imienia Agnieszki Osieckiej. Imienia Agnieszki Osieckiej. Bo to wszystko, co teraz gramy, to są takie przedpremierowe koncerty, żeby się w tym jeszcze. Zresztą zmieniam jakby dodaję piosenki. Ostatnio wpadł mi w ręce taki krążek. To był pierwszy, 91-92 rok młynarski w Paryżu. Ja myślałem, że to jest piracka jakaś historia, ale okazuje się, że nie. Ona nie jest najlepiej nagrana. I dlaczego tym mówię? Dlatego, że on ma tam, on w ciągu tego dnia zaśpiewał 34 piosenki plus 3 bisy bo on taką miał, ten, że się nie dawał prosić o bisy, że zresztą używam tego też w swoim koncercie, podkradłem, ale wszystko mu podkradłem, że mówił, to teraz jest, jest taka sytuacja, panie, państwo bijecie brawo, ja schodzę, potem ja wchodzę, jestem taki zdziwiony, że państwo bijecie brawo, otóż powiem od razu, mam przygotowane trzy bisy, żeby nam oszczędzić, oszczędzić czasu. I on świat 34 piosenki plus jego e, konferansjerka tak to nazwijmy. Ja mam 17 w swoim koncercie więc dodamy jeszcze dwa będzie 19 i mamy jeden bis Także on był nie no miał niespożyte po prostu Piotr Machalica bardzo serdecznie dziękuję bardzo raz jeszcze dziękuję. wszystkiego dobrego Dziękuję do usłyszenia najlepszego.